Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem nie będzie nic edukacyjnego, tylko bardziej, słuchajcie, będzie podsumowanie wiedzy. Dotarliśmy do finału tego prowadzenia ruchu pociągów na stacji. Ten, kto mnie ogląda, wie, że przygotowałem aż 7 części z tego materiału. No słuchajcie, duży obszar, duży rozdział wiedzy, więc wypadało, by podsumować tutaj to, co nauczyliśmy się do tej pory. Dlatego słuchajcie, w opisie daję link do quizu kolejowego, który będzie się nazywał Prowadzenie ruchu pociągów na stacji. Przygotowałem dla Was 25 pytań, wszystko dosłownie z tego, co do tej pory sobie omówiliśmy. Prowadzenie ruchu pociągów na stacji. Wszystko, co omówiłem, znajduje się w rozdziale 5 instrukcji IR1, a ten rozdział 5 nazywa się przyjmowanie, wyprawianie i przepuszczanie pociągów na posterunkach ruchu. Oczywiście do tego rozdziału również wrócimy z tego względu, że jest tam sporo też tutaj materiałów dotyczących polecenia przygotowania drogi przebiegu. Jest tam również o prowadzeniu książki przebiegów. Oczywiście jak będę omawiał blokadę stacyjną, czyli można powiedzieć współpracę pomiędzy na przykład nastawnią dysponującą a nastawnią wykonawczą, to wtedy do tego tematu jeszcze bardziej obszernie wrócimy, ale na razie myślę, że z takich najważniejszych rzeczy to wszystko z tego rozdziału omówiłem. Oczywiście, tak jak wspomniałem, do tego będę wracał. No to co, nie będę dużo tutaj gadał. Daję link w opisie. Oczywiście dla tych, którzy tam, którym uciekł niektóry temat, niektóry tutaj filmik, to oczywiście wrzucam wszystkie filmiki również wraz z linkami dotyczącymi wszystkich 7 części prowadzenia ruchu pociągów na stacji. Także link do quizu plus tych 7 linków związanych z tym tematem. A pewnie jesteście ciekawi, co po tym quizie. A po tym quizie, słuchajcie, zaczniemy nowy temat, a mianowicie usterki na stacji. I to myślę, że tutaj będzie bardzo fajny temat. Druga sprawa, z racji, że zaczyna się już powoli ciepło, ruszam w teren kolejowy. Już wkrótce zaczniemy bardzo duży dział, a mianowicie rozjazdy kolejowe. W przypadku rozjazdów kolejowych bardzo dużo filmików będzie z terenu. Mało teorii, mało takich filmików, gdzie mnie nie będziecie widzieć, tak? A będzie więcej takich tematów związanych z rozjazdami kolejowymi, więc warto tutaj przygotować wygodne łóżko, słuchaweczki i sobie, słuchajcie, wybierzemy się na teren kolejowy. Oczywiście będzie budowa rozjazdu, powiem Wam, jak się sprawdza doleganie iglicy do opornicy, powiem o zamknięciu nastawczym suwakowym, czy to hakowym, czy tych również nowocześniejszych, pokażę Wam, jak założyć zamek trzpieniowy. Nie będę zdradzał, naprawdę te filmiki będą bardzo ciekawe i bardzo tutaj pożyteczne. Ok, quiz kolejowy będzie dostępny przez bardzo długi czas, więc śmiało możecie do niego podchodzić, a tymczasem powodzenia i do zobaczenia.